Witam. Bardzo serdecznie. Z tej strony Black Crow. A to jest Wojna Totalna Attila. Jezus Mariusz, chyba, że mi się armię popieprzyły. I weź sobie tych dwóch. Na teraz, a potem po prostu tutaj do szkoły. Z... Za Aleksandrii, jak skończą mnie oblegać. Tylko dlaczego nie mam taką cholerną przewagę nade mną? Dobra, czy tak? Trzy tury, tura, trzy tury, cztery tury. Dobra, i Varro, idziesz na ulepszenie. Salutations, Commander. At your service. Ready for orders. My wits and words are yours. Tutaj też był autorytet, co? Nie, tutaj był zapał. Tu był autorytet. Ale braknie mi punktu, tak czy siak. Więc albo... albo to. Dobra, miałbym 9. Głupio zrobiłem, że wpakowałem tutaj punkty. A no cóż, zdarza się. O ile to była moja postać. No, to idziesz tutaj. Ty jesteś naukowcem? Nieźle. Tutaj jest na zero. Dobra, rozłóż się tu. A co? Będzie trzeba tutaj pociągnąć flota. Dobra, mi tutaj brakuje jedzenia 21. Nie, minus 61. Czyli jak wpadnie to... To się powinna sytuacja tutaj trochę uspokoić. Dobra. Ty podejdź tu. Ty zrobisz mi głębszy zwiad. This is Sparta. Ale was tutaj się naroiło. Bez kitu. Wszyscy po Hunów przyszli. Nie, zrobimy to inaczej. Ten legion zaatakuje to miasto, wyjdzie, obwaruje się, a ten wejdzie do miasta. A potem ten wycofam. Do Eluzy. Na pewności, ostatnia tura. Na dzisiaj. Zobaczymy, co wykombinują.
Ready for orders. Nie, ta flota tutaj musi zostać. Ten agent niech tutaj podejdzie. Ty jesteś w stanie coś zrobić? Dobra, ty podejdź tu. Tu jest płaskie wybrzeże. Poza tym fragmentem. A tu? Już rekrutuje się? Dobra. Ta armia pójdzie tu. Trzeba tutaj uspokoić tą sytuację. I jeszcze raz tu ukradni. No i tak jak powiedziałem, koniec tury. Albo i nie. A właśnie, właśnie. Dobra. Tutaj niech się wszystko odbuduje. A ty spróbuj przegabacić go na naszą stronę. Dobra. No to cóż, pracujemy. Ale już w następnej turze. Nie, tutaj nic nie zrobię. Muszę jak najszybciej wypchnąć to całe towarzystwo stąd. I zrobi tutaj zaporę. No cóż, to w następnej turze. Teraz kończymy. Okej, okay, nie ma Hunów. Cesarz mi zmarł? Okej. Okay. Niech będzie. Ty, cesarz mi zmarł. Ile tutaj jest na plus? Plus 2. A tutaj jest minus 1. Dobra, muszę rzucić tutaj okiem na ten cyrk, co tutaj się dzieje. Nie. Najpierw ty. No to, że ich narobił. Sobie jaja robicie. Dobra, ty tutaj w normalnym chodzie. Ready for battle. How can I serve you? How may I serve you? At your service. A ty?
Dobra, podejść tu. I'm a champion of the Lord. My sword is yours. Nie, 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 bo to jest szpicel. Szpicli nie morduje, tylko pozyskuje. Przekonaj go do naszej racji stanu. Okej. Okay. A ty tego spróbuj. On jest tutaj okopany. Zmyl wojska. Okej. Salve, how can I help? Salutations. A ty? Pod kogo ma autorytet? Odstrzel go. I teraz ty. Dobra. Jest tu jakiś plan. Robię to tak. Emocik? O cholera, już jest 2 godziny. Dobra. How can I serve you? Idź tutaj. Ty pójdziesz tu. A tu? Minus 12. Popłyń tutaj. Przekawać go na naszą stronę. Wejdź. A, już nie masz ruchu. Dobra. At your command. We hunger for battle. Commander. Ty wejdź do miasta. Do miasta. Ty tutaj zostań. Ty mi nie dobiegnę, nawet jakbym chciał. Szczerze powiedziawszy, ty śledź. A ty uprzykrzaj im życia. Dobra. I zrobimy to tak.
On zaatakuje z tej strony. Wejdzie do miasta. I zrobi roszady znowu. Dobra, zaatakuję najpierw nimi. Tym szpiclem podejdę tutaj i będę ich spowalniał i będę nimi wszystkimi naraz atakował tego gościa. Nie może mnie obejść. Nie, tylko atakuje albo się cofa. Dobra. We hunger for battle. No, to atakujemy. Nie mgła. Idealnie. Widzę ich, a oni mnie. Ulala. Ale fajne. Momencik, skoro ty znasz przód, to wyskoczą mi z mojej prawej. Przynajmniej taką mam nadzieję. Coś zostawiłem? No, łuczników. Ty i ty. Reinforcing troops. And not a moment too soon. For the enemy. Make ready to strike. For multi seniores. The battle is turning in our favor. I robimy to tak. Grupa 1. A, ciul, tworzymy jeden wał. Pobijani na tył. Katapult tu. I konnica tu. Nie będę przyspieszał, bo muszę mieć pewność, że nie zrobił mi jakiegoś manewru. Konnuti, senores!
your command! Ty, studo! Vaughn. Który? A, Vespila, okej. Tak czy jak syn z Cewoli miał przyjąć stery, więc wychodzę na plus. I teraz tak. Okej, i... kończymy. Katapultę niech przerwie. Nie, tych. Tutaj. A wy tu. Dobra, i koniec.
No. I to by było na tyle. Tutaj niestety dowódca poległ. Trochę wstyd. Który z was się lepiej nadaje do, na dowódcę? On. I ty lecisz tu. A ty do miasta. I nowe oddziały. Szybciej dzięki temu się wyleczą i będę gotowi do walki. Ty tu podchodzisz, wyłączasz go. Zapał, 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 więcej zapału, przebiegłość. Dobra, weź tą siatkę. Chociaż nie. Weź to. Albo... No, i będzie o wiele lepiej. Tutaj nie wiem, dlaczego mi tak niskie ratio, jeśli chodzi o zwycięstwo, pokazuje. Obstawiam, że głównym powodem jest ta armia. Dobra. I koniec tury. Na pewności. Trochę szkoda Vespillo, ale no cóż, zdarza się. Czy tak, ta armia wskoczy tu. Ta zostanie tutaj. A ta jak najszybciej musi się przemieścić w dół. Do Segusia najlepiej. Momencik, dlaczego tu tak nisko jest? Dobra, koniec tury. A, faktycznie, zapomniałem. No to skoro nadal mogę wyznaczyć gubernatora, no to wyznaczę kogoś ze swojej rodziny. Dobra. Ty jesteś magnatem, okej. Okay. Aha. Czyli wychodzisz na zero dzięki umiejętnościom. A czyj przywarą. Szczerze powiedziawszy, zostań gubernatorem w Libii. No, mam jedzenie, czystość się zgadza. Nie wiem, czemu wtedy się nie zgadzała. Jest tutaj w pełni zakończony rozwój. Jeszcze raz spróbuj go przekawalić na naszą stronę. Świetnie. Ile masz lat? Tak przy okazji. No, ej, idealnie. Okej. Okay.
A, i namiestnika muszę wyznaczyć. Znaczy zwierzchnika wojsk. Dobra, ty weź ten stołek. A, i tutaj bydło rozbuduj. Mauretania dobrze wszędzie. To samo i Sulae. Tryplitani się poprawia. To samo w Ligurii. W Libii. W Libii się za sytuację uspokoi. No i... O! To wyznacz. Chociaż nie. Nie, to to. Dobra. Gdzie? Dobra. Świetnie. Dobra, to będzie najlepiej, jak pójdziesz do Segusy w takim razie. A do Burdigali wejdziesz? Dobra, atakuj. Okej. We hunger for battle. Commander. Dobra, zrobimy to tak. Ty tutaj zostaniesz. Ty idziesz do... czy tak, ty pójdziesz do Wiedny, ty pójdziesz do Awariku. Zaatakuj go. No, wykonaj na nim atak. Na co czekasz? O Boże, dobra. Ty idź tu. Ty wejdź do miasta. We hunger for battle. Ready for battle. At your command. We hunger for battle. Max, tutaj mogą wejść. Commander. Ready for orders. At your command. Zaatakuj tu i spróbuj go osłabić. Jak najbardziej się da.
Świetnie. How can I serve you? I teraz tutaj. Ich ignoruję. Wy jesteście prawie wyleczeni. Zmyl wojska. Ready for battle. Ale żeś pieprzył sprawę. Tutaj pełny garnizon. Czy agenci są w stanie podejść do niego? Tylko ty. Commander. March until your feet bleed, then march some more. Men are masters of their fates. No idźżeż tam. Waiting for more orders. A on zaatakuje z tej strony. I teraz zrobimy to tak. Wszyscy zwiadowcy, którzy tutaj są, muszą spowolnić ich armię do maksimum. Dobra. Przekapać go na naszą stronę. Teraz gdzieś był tutaj drugi zwiadowca. Zaatakuj tego. A nie, ty już nie możesz. Podkop mu autorytet. I cały czas nękanie. Okej, i ty tak samo. Spowoli tą armię. Świetnie. Dobra. I jeszcze raz. A tym razem sabotaż. Oni są w stanie tutaj wejść? Cholera wie. Najpierw zaatakuje z tej strony. Jakim kuźwa cudem przeszedł obok ciebie? Co to za absurd? At your service.
Co za debilizm. Wróćcie się tu. Koniec zwiadu. Ech. Dobra, z miasta dostaną wsparcie, jakby co? Mam 10 tysięcy jeszcze do wykorzystania. Idź tu, tak jak było planowane. Plus 5, plus 2, minus 11, zaraz będzie tutaj bunt. Ma katapulty? Nie wiem, czy mają katapulty, dopiero ich atakowałem. Byli w stanie w międzyczasie wymienić całą armię, z tego co widzę. Pieprzony cyrk. Żebym musiał się tak kotłować z tą pieprzoną armią. Okazuje, że już to mam. Nie dostaję. Po prostu. Co za głupota. Ta armia. Idzie tu. Ta armia. Idzie do kosza. I jak on wróci, to po prostu on mu odda tą armię. Mam po prostu dość tych kuźwa przewałów. Katapulty najpierw. I dobra, koniec tury. No ci, policzmy. Jeden poziom, drugi poziom jest na dziewiątce. I to. Dobra. Co to robi? Nie. To. I to. A to dla niej tylko. Okej, okay, wybaczcie, ale byłem zajęty. Ojojoj! Ulala! 5 konnych. Nie. 5 oddziałów strzelców kuszniczych i na nie się fokusujemy. Dobra, lecimy. Dobra, mam dwie barykady. Z której strony nadchodzą? Jedna część nadchodzi z tej strony, z tego co widzę. Więc tak, tutaj barykada. Albo nie. W którą stronę jest zwrócona? W tą. I w tą. Nie, dobra, nie będę tak kombinował. Niech ta barykada będzie tu.
Wy w las. Wy na mury. I zamiast bronić się poprzez kąpienie się tu, tutaj się bronię. Tego miejsca nie zaatakują, bo jest tutaj barykada, musieliby iść naokoło. Potęga wiosny. Dobra. To ty rób wszystko, żebyś nie zginął. Dobra, dla pewności niech jeden oddział włóczników tutaj pójdzie. Dobra, i lecimy. Plan jest taki. Uziemić katapulty, rozwalić im strzelców, a konica sama się wywróci. Z której strony? A, z tej strony, dobra. To lecicie tu. Jeden oddział konnych niech tutaj się schowa. A ten oddział niech leci tu. Buf. Jak znikli wam sprzed radaru? Przesuń się. Gdzie? Które? Podejdź tutaj. Przesuń się tu. I teraz tu. Konica. Atakuje tu. Dobra. Jazda tu. Buf. Skup się na dowódcy. O kuźwa, dobra. Testudo i buf. Zwłaszcza stamtąd. Come on! Senores! Legio, come on defense! Legio, come on defense!
Kupcie się na dowódcy. Testu. Widzicie tu? Skupcie się na zabiciu dowódcy. I tu. Tutaj. Dobra, wynosi się. I w plecy. I to jest tu. Które? Przejdź tu. Zbufuj się. Podejdź tu. Idź na te katapulty. Tu. Dowódca niech się odsunie. Testu do. Podejdź tu. Duży.
Strzelajcie w tych. A wy na nich zapolujcie. Nie tędy! Tędy. I teraz tu. I w plecy, szybko. Wy zaatakujcie tu. Wiem, że rzucam ich nimi jak mięsem armatkim, ale po prostu trzeba załatać tą dziurę. Idź tu. Trzymajcie się! Tych! Strzelają w tych tu. Zaatakujcie ich z tej strony. No pękaj, żeś ty cholerny procarzu. Jest! 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 To miasto jest moje. Jest! 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 Flavius Corvinus Maximus, kuźwa. Zbawiciel parówkarzy. Pogromca małych dzieci.
Zaatakowali mnie? Dobra, przyjmujemy tą bitwę. Dobra, wy w las. A wy tak. Wy razem. Wy nie rzucacie. No, no, to jest dowódca. Debuff, buff. Twój stary bity jest szpadlem po łbie. I też trzeba wychwycić, co zrobią oni. Z tego, co widzę, to nacierają, więc idziecie w las. I tak jak poprzednio, kącik. I dowódcy jak najdalej. Świetnie! Na to liczyłem. Nie mam za dużo strzelców, więc to będzie głównie starcie moje włócznie kontra ich konni. Stoicie w równych szeregach? Testudo. Testudo. Dokładnie tak. Ej, oni mnie widzą, czy nie? A, właśnie. Idźcie głębiej w las. Cokolwiek ma nogi, ręce, jak podejdzie za blisko, to macie strzelać w to. No, a teraz czekam na te słoniki.
enemy is attacking our general. Our troops are being ambushed. Które? Buf, 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 buf. Wytrzymajcie. I jazda na ich tyły. Trzymajcie, chłopcy. Trzymajcie mocno. Wesprzyjcie tutaj. A wy tu. Trzymajcie mocno, chłopcy. Tak jakbyście mieli spaść ze siodełka. I buf. Testudo. Widzicie desperację w tych oczach? Tak wygląda strach przed śmiercią. Mówię o was, rzecz jasna. A, i sorki, że nie gadałem za dużo w tym odcinku, ale... 1000 IQ musiałem robić, więc... Te zdolności kognitywne poszły na ogarnięcie tego burdelu. Dobra, podejdźcie jak najbliżej. Tych, tych i w tych. Tych tu. Testudo i w nich. I w dowódcę.
Dobra. Koni Sazda. Wy się zajmijcie dowódcą. Z pierwszą, cholera. Dobra. To wszystko w dowódce. Dobra, wyleczymy się. Ty idziesz do miasta, w górę. Dobra, zniknęli. Kaledończycy, to szkoda. I teraz tak, jak wygląda tutaj sytuacja na froncie? Ty jesteś w stanie wejść do Burdigali, ale ty nie jesteś w stanie wejść do Avaricum. Ty jesteś w stanie wejść do Avaricum. Ty tak samo. Jeszcze jedna tura. Dobra. Robi to tak. Ty idziesz do Avaricum na speedzie. Ty wchodzisz do Burdigali. Ty wchodzisz do Eluzy. Ty idziesz do Avaricum, tak jak powiedziałem. I co z tobą zrobi, kochany? Wy nie, wy jesteście do wyleczenia całkowicie. Ponełkę ich trochę. Ale że ich ponełkał. Dobra, ty wracasz do tej armii. Ty idziesz do tej armii. O, okej, okay, świetnie. Wróćcie do leżakowania w miastach. Pozwolę im wyjść tędy, a potem zdobędę to miasto i się tutaj okopię. Zwierzchnik wojsk, z tego co widziałem, odpadł, więc muszę wybrać kogoś nowego. I będziesz to ty. Ile jeszcze mam czasu? Mam 6 tur. Dobra, plan jest taki. Ty idziesz do tego miasta? Zaatakuj go i oby wpadło coś użytecznego. Świetnie. Plan jest taki. Ten legion nadciera na tą resztkę. Momencik. To.
I to tyle. I plan jest taki. Tej floty nie ruszam na razie, bowiem jest niekompletna, to po pierwsze. Salutations. Heaven be praised. They will learn to fear us. Błagam, niech mu się powiedzie. Świetnie. Christ be praised. Kapłanie. I will show them a better way. Pokaż im, że jest błaznem. Nie wartym podążania za nim. Christ has forsaken me. Aha, żeś pokazał błazenadę. Zabij go. No i dobranoc. Miej go zaatakować. Udało się, udało się. Ale żeś zrobił? Zgadzam się 100% z tobą. My wits and words are yours. My words carry great authority. Ech. Dobra robota. Well is done. We hunger for battle. Pociągnąć tu muszę jeden legion, wtedy mogę z nimi walczyć. Ale dobra, plan jest taki. Ty idziesz tu. For God himself. Dobra. At your command. Ready for orders. Ty wchodzisz do miasta. Ty narobiłeś już mu problemów. Podkop autorytet, jeszcze raz. Świetnie. I teraz tak. To. To. I trampki. I plan jest taki, że cały czas na nich napieram. Kasuję ten oddział, niszczę tą flotę, ten legion idzie w górę potem. A ty natomiast atakujesz ich. Dobra. Okej. Szczerze powiedziawszy, wręcz przeciwnie. Idziemy tutaj.
A wy pójdziecie natomiast w tą stronę. Wy tu. Wszystko? Wszystko. Dobra. W te krzoki. Katapulty. Miecze. Kusze. I to szybko. Wy jesteście schowani. Dobra. Grupa 2. Grupa 3. Konnica jest ustawiona. Strzelcy są ustawieni. No, i teraz czekamy na tych błaznów. A, i test tu do. Powoli, ale do celu. Co wy chcecie strzelać z takich dystansu? I testudo. Przyspieszę znowu. A, i nie strzelacie na własną rękę. Chociaż nie. Wielbłądy niech podjadą tu. Promoty niech stoją. A wy podjedziecie z tej strony. Ile natukły? Dobra, to niech się wstrzymają. I jeszcze raz. Wybuchowy mi z łaski swojej. Wy podjedźcie troszeczkę bliżej. I kolejna szyszka. Ha, ha.
Szkoda, że nie mogę podjechać tam bliżej, żeby zobaczyć, jak bardzo ich niszczę. Jak już musicie podjechać, to podjedźcie dotąd. No, i zobaczmy tę cecka w akcji. I strzał. Skupcie się na tych. I troszeczkę przyspieszmy. O, chyba zniszczyłem katapulty. I nie ma katapult. Wstrzymajcie się. Zapolujemy na dowódcę przy ich użyciu, a wy się przesuńcie w tył. I buf. Chociaż nie, walcie w tam. Reszta. Dobra. Napilnujcie, żeby nic z nich nie zostało. Gdzie są największe straty? Dobra, rzucamy przynęta. Tych tu.
No, chyba przynęty, idioto. I w tych. A wy w tych. Skupcie się na nich. Napilnujcie, żeby oni nie wyszli stąd żywi. A wy tutaj. I wy w dowódce. No, to jest Tudo. Wy tutaj. On nie może zwiać. Jakim na morale to wszystko siadło. Jezus Maria, aż mi się przykro zrobiło. Dobra, wstrzymajcie się. No i znowu mi zwiali. Dobra. Dobra, pomachajcie sobie mieczami. I tam już... O! 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 I błagam, Flawiuszu, w Warronie. Tak, może swoją wielką, tłustą, żywską dupę wtoczyć do tego miasta. Haha! I wracamy do punktu zero. Świoki. Przekabać go na naszą stronę. Okej, dobra. A właśnie, zapomniałem o tobie. Champion of the Lord. Tutaj. I ty tutaj. A ty tutaj. Możesz już bawić się w zwalczanie korupcji? Dobra. To ty tutaj pójdziesz. I będziesz pomagać. To się miasto broni. Tu się leczą. Ta tura się skończy, to się to zreperuje. Tutaj nie są w stanie wejść. Tutaj za turę się wyleczą. Będzie trzeba kolejne miasta wdrażać do systemu naszego podatkowego. Okej. Owce. I pomoc rybacki. Znaczy się weteran. A tutaj dopiero. Właśnie nie wiem, z czego wynika ta niska szansa.
tą armię jeszcze dojadę i spróbuję. Miasta nie zdobędą, żadnego tutaj. Są w kleszczach tak naprawdę. Okej, czyli tych łuczników specjalnych można tylko tutaj rekrutować. Dobra. Bo mi się cholernie podobają. Nie powiem. Okej. Atak. I dobra. Bo już jest ile? O kurde, mol, 4 godziny materiału. Robimy to tak. Tutaj kończę ten odcinek. A, czyli odcinki, bo coś czuję, że będę musiał to porżnąć. Ale wracając do sedna. Jeżeli wytrzymaliście do tej chwili, bardzo dziękuję za to. Sprawia mi to bardzo duży komplement. I radość. Ops, zapomniałem. Druga rzecz. Jeżeli wam się podobało, pozostawcie komentarz i polubienie. A osoby, które zostawią dislike'i, czyli nie polubienia, bardzo bym prosił, abyście też zostawili komentarz, żebym wiedział, co poprawić, bo zdarzają się takie osoby. Wasze zdanie jest tak samo potrzebne, jak tych, którym się podoba, żeby była jasność. Ponadto, jeżeli chcielibyście być na bieżąco z tą serią, to polecam zasubskrybować mój kanał oraz włączyć powiadomienia. I to była druga rzecz. Trzecia rzecz. W odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, 68, w prawym górnym rogu, z waszej perspektywy, powinien się pojawić do niego link. Walłem taką dosyć sporą gafę w początkowym etapie filmu. W razie czego napiszę w komentarzu, w której minucie, w której stwierdziłem, że Verutum jako oszczep był używany przez Germanów, germańskie plemiona, oraz przez Rzymian. I tutaj wdarł mi się lekki błąd, bowiem częściowo pomyliłem Verutum z Fulcum. To są też oszczepy, też były używane przez armię rzymską, tylko że Verutum było używane stricte przez armię rzymską, a Fulcum natomiast było używane przez Germanów, jak i przez Rzymian. To taka poprawka ode mnie. Mnie też się zdarza coś omsknąć. To tyle. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Następnego. Cześć.